Wczoraj w pierwszym meczu finałowym Tauron Basket Ligi Kobiet Wisła Kampa Kraków wygrała z CCC Polkowice 56-47. Dzisiaj Wiślaczki chcą uczynić drugi krok w stronę złotych medali. Czy ta sztuka im się powiedzie, czy też może mistrzynie Polski z Polkowic postawią Wiślaczkom poprzeczkę zdecydowanie wyżej niż wczoraj? Odpowiedź na te pytania w naszej transmisji na Wisła TV. Grzegorz Mrawczyński, zapraszam Państwa na drugie starcie dwóch najlepszych obecnie zespołów koszykówki kobiet w naszym kraju. Na Państwa ekranach widzicie właśnie prezentację obu zespołów. Przed chwilą zaprezentowany został zespół CCC Polkowice, który wystąpi dzisiaj w następującym składzie. Z numerem 4 Valeria Musina, z 5 Teja Oblak, z 6 Dominika Owczarzak, z 7 Belinda Snell, z 8 Chanel McCarville, z 10 Jelena Skierowicz, z 12 Agnieszka Majewska, z 14 Agata Szczepanik, z 15 Magdalena Leciejewska, z 21 Paulina Misiek i z 33 Magdalena Skorek. Trenerem drużyny mistrzyń Polski z Polkowic jest pan Jacek Winnicki. Wisła Kampa Kraków, która jest obecnie prezentowana, wystąpi w następującym składzie. Z 4 Daniel McCray, z 5 Kristina Owinia, z 6 Paulina Pawlak, z 8 Justyna Żurowska, z 9 Zane Tamane, z 10 Katarzyna Krężel, z 11 Agnieszka Schottheimer, z 12 Marta Jujka, z 14 Chantel Lavender, z 21 Agnieszka Skobel i z numerem 22 na czerwonej koszulce wystąpi Aleksandra Quiglia. Trenerem Wisły Kampa Kraków jest oczywiście pan Stefan Świtek. Sędziowie dzisiejszego meczu to panowie Piotr Pastusiak ze Szczecina, Robert Mordal z Gliwic, Marcin Koralewski z Poznania, a komisarzem na dzisiejszym meczu jest Zbigniew Błaszkowski z Przemyśla. A przed nami hymn Rzeczypospolitej Polskiej. A teraz hymn Białej Gwiazdy. Wysłuchaliśmy właśnie hymnu Białej Gwiazdy zaśpiewanego przez całą halę kibiców Wisły. Wczoraj według oficjalnych statystyk na meczu pojawiło się 1200 osób. Dzisiaj myślę, że ta liczba jest podobna. A więc koszykarki wicemistrzyni Polski spod Wawelu mogą na pewno liczyć na gorące wsparcie swoich fanów. Wczoraj najwierniejsi fanatycy Białej Gwiazdy zaprezentowali sektorówkę, której pokazali, że są pewni zdobycia Mistrzostwa Polski przez Wisłę Kampak. No ale żeby tak się stało, Wiślaczki muszą dzisiaj wygrać drugie spotkanie z CCC Polkowice, aby utrzymać przewagę własnego parkietu i na spokojnie jechać do Polkowic na trzecie spotkanie. Oprócz meczu finałowego rozpoczęła się również batalia o brąz w pierwszym meczu, który został rozegrany wczoraj. Zespół Artego Bydgoszcz łatwo pokonał drużynę Energii Toruń, półfinałowego rywala Białej Gwiazdy, 69-52. W
w meczu o trzecie miejsce rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, więc tam w uprzywilejowanej sytuacji są koszykarki Artego Bydgoszcz. Trenerzy Stefan Switek i Jacek Winnicki jeszcze przekazują ostatnie wskazówki swoim koszykarkom i za chwilę pierwsze piątki obu drużyn wybiegną na parkiet. Zobaczymy, kogo desygnują do gry od pierwszych sekund tego spotkania szkoleniowcy obu zespołów. Pierwsza piątka Polkowiczanek już pojawia się na parkiecie. Widzimy, że jest tam Belinda Snell, Chanel McCarville, Magdalena Skorek, Magda Leciejewska i Jelena Skierowicz. To jest pierwsza piątka mistrzyń Polski w dzisiejszym spotkaniu. Natomiast pierwsza piątka Wiślaczek to Ali Quigley, Justyna Żurowska, Kristina Owinia, Agnieszka Schottheimer i Chantal Lamender. Taką piątkę desygnował do gry trener Stefan Switek. Obie drużyny już na parkiecie Wiślaczki jeszcze mobilizują się. I za chwilę rozpoczniemy drugi mecz finałowy Tauron Basket Ligi Kobiet. Wczorajsze spotkanie zakończone wynikiem 56-47 dla Wiślaczek. Miało, można powiedzieć, dwa oblicza. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Białej Gwiazdy, zdecydowana przewaga i dominacja. Natomiast w drugiej połowie mistrzynie Polski z Polkowic bardzo zbliżyły się do Białej Gwiazdy, ale ostatecznie to Wiślaczkom udało się rozstrzygnąć pierwszą konfrontację na swoją korzyść. Zaczęliśmy. Pierwsza akcja ofensywna Wiślaczek. Chantal Lavender, przeszkadza jej Chanel McCarville. Chantal Lavender nie trafia. I akcja CCC Polkowice, Jelena Skierowicz. Dobrze teraz wybroniły tą akcję Wiślaczki. I Kristin Owinia napędza atak swojego zespołu. Owinia oddaje piłkę do Chantal Lavender. Chantal z pół dystansu myli się niestety. I koszykarki CCC Polkowice. Belinda Snell, Magda Leciejewska, Jelena Skierowicz. Belinda Snell. Pierwsze punkty, pierwsze trzy punkty w tym meczu zdobywa Belinda Snell. CCC Polkowice wychodzi na trzypunktowe prowadzenie. Żurowska. Agnieszka Schottheimer. Justyna Żurowska. Świetnie teraz Justyna Żurowska znalazła Chantal Lavender pod koszem. Pierwsze punkty Wiślaczek zdobywa najskuteczniejsza w tym sezonie zawodniczka Białej Gwiazdy. Chantal Lavender średnio na mecz zdobywa 16,6 punktu. Najlepsza strzelczyni. Wicemistrzyni Polski w tym sezonie. Chanel McCarville. Magda Leciejewska. Cały czas Magda Leciejewska pod koszem. Ale dobrze zatrzymują ją Wiślaczki. Owinia. Chciała teraz bardzo dobrze zagrać do Chantal Lavender. Niestety próba nieudana. Jelena Skierowicz. Mówiłem przed chwilą, że najskuteczniejszą zawodniczką w zespole Białej Gwiazdy w całym sezonie, na przekroju całego sezonu jest Chantal Lavender, natomiast zespół CCC Polkowice póki co Belinda Snell dzierży palmę pierwszeństwa. Jeśli chodzi o ilość zdobywanych punktów, średnio 12,9 punkta na mecz. A przed chwilą dwa oczka dla CCC Polkowice zdobyła Chanel McCarville i Wiślaczki w natarciu. Faulowana Kristina Owinia przez Magdalenę Leciejewską. Pierwszy faul w tym spotkaniu, Magda Leciejewska. Agnieszka Schottheimer rozpoczęła do Chantal Lavender. Owinia. Kristina Owinia z pół dystansu, niepilnowana, trafia. Bardzo ładna akcja Wiślaczek. I Jelena Skierowicz. Chanel McCarville. Magda Leciejewska walczy pod koszem z Justyną Żurowską. No i okazała się lepsza ex-Wiślaczka od obecnej reprezentantki Białej Gwiazdy. 7-4 w tej chwili na tablicy wyników dla CCC Polkowice.
Ali Quigley. Chantal Lavender. Justyna Żurowska. I Magda Leciejewska. No teraz ma szansę zrewanżować się wysilaczka. Świetnie. Justyna Żurowska. Magdalena Skorek. Jelena Skierowicz. Chanel McCarville z pół dystansu. Trafia koszykarka z Polkowic. A więc cały czas 3 punkty przewagi mistrza Polski. Justyna Żurowska. Agnieszka Schottheimer. Walczy teraz zaciekle z Jeleną Skierowicz i Magdaleną Leciejewską. I zdaniem sędziów ta druga, Magdalena Leciejewska, faulowała koszykarkę Białej Gwiazdy. Drugie przewinienie Magdy Leciejewskiej w dzisiejszym spotkaniu. Ali Quigley. Chantal Lavender. I przy niej Magdalena Skorek i Chanel McCarville. Kristin Owinia z pół dystansu, z łatwej pozycji, nie trafia. Bardzo dobrze wyprowadzona na pozycję rzutową koszykarka Białej Gwiazdy. No ale nie wykorzystała tej okazji Kristin Owinia. Zmiana w drużynie z Polkowic. Magda Leciejewska opuszcza parkiet. A na boisku melduje się Agnieszka Majewska. I Belinda Snell rozpoczyna akcję. CTC Polkowice. Skierowicz do Majewskiej. Teraz Chanel McCarville. Nie trafia z pół dystansu, ale zbiera Magdalena Skorek i wykorzystuje tą zbiórkę w ataku. Kolejna z ex-wiślaczek grających w CTC Polkowice. Kristina Owinia, Ali Quigley, Owinia, Chantal Lavender teraz, bardzo dobrze znaleziona tam przez koleżankę Chantal Lavender, punkty dla Białej Gwiazdy, 8 do 11, Jelena Skierowicz, Belinda Snell, Agnieszka Majewska i Justyna Żurowska. Skierowicz, łatwo teraz minęła Kristinę Owinię. Łatwe punkty dla zespołu CCC Polkowice. Jelena Skierowicz. No zaspała teraz w defensywie Kristinę Owinię i to zdecydowanie. Ali Quigley. Justyna Żurowska, Agnieszka Schottheimer. Za dwa. 10 do 13. Przegrywają wicemistrzynie Polski spod Wawelu z drużyną trenera Jacka Winnickiego, CCC Polkowice. Agnieszka Majewska teraz, łatwo znaleziona, bardzo dobrze znaleziona pod koszem przez Jelenę Skierowicz. Kolejne dwie ex-wiślaczki. I 5 punktów przewagi CCC Polkowice. Chantal Lavender. No ostatecznie piłka w rękach CCC Polkowice, wywalczyły ją z wiślaczkami. I Belinda Snell trafia za 3 punkty i od razu o czas prosi trener Stefan Switek. Zdecydowanie lepiej niż wczoraj rozpoczęły mecz mistrzynie Polski z Polkowic. Mówił o tym trener Jacek Winnicki. Na wczorajszej konferencji prasowej po pierwszym meczu mówił, że koszykarki z Polkowic muszą przeanalizować swoje błędy i muszą grać z większym spokojem. Narzekał trener Wiński również na skuteczność w pierwszej połowie. Twierdził nawet, że tak grając w pierwszej połowie nie da się wygrać z Wisłą Kampak w Krakowie. Ale jak sam podkreślał trener Wiński, w walce o złoto nic nie jest jeszcze przesądzone. No i bardzo, bardzo chciał trener mistrz Polski i jednocześnie reprezentacji Polski wyrównać stan dzisiejszego spotkania i uzyskać przewagę własnego parkietu. No i jak na razie Polkowiczanki widać, że lekcje odrobiły, przynajmniej na tym etapie meczu. 18 do 10, 8 punktów przewagi zespołu z Polkowic. I wracamy na parkiet. Agnieszka Schottheimer rozpoczyna akcję Wisły Kampak. Kristina Owinia i przy niej Magdalena Skorek.
Chantel Lavender. Agnieszka Schottheimer. Ali Quigley. Oj, Ali Quigley zgubiła teraz piłkę. Jelena Skierowicz. Belinda Snell. Dobrze zachowała się przed chwilą. Jelena Skierowicz odzyskała piłkę. Od Ali Quigley. Ali Quigley troszkę jakby jeszcze uśpiona. Faul w ofensywie teraz Belindy Snell. I zmiany w drużynie CCC Polkowice. Na parkiet wchodzi najskuteczniejsza wczoraj w zespole mistrza Polski Valeria Musina. I wraca Magdalena Leciejewska. Chanel McCarville i Magdalena Skorek siadają na ławce rezerwowych. Justyna Żurowska, Krystyna Owinia również siadają na ławce rezerwowych, a w ich miejsce Paulina Pawlak i Zane Tamane. Paulina Pawlak. Agnieszka Schottheimer, Ali Quigley. Agnieszka Schottheimer, Chantel Lavender. Jeszcze 3 sekundy tej akcji mają Wiślaczki. Ale faulowana Chantel Lavender. Przed grającą z numerem 12. Agnieszkę Majewską. Zmiana w Wiśle. Agnieszka Schottheimer siada. Katarzyna Krężel melduje się na parkiecie. I to ona rozpocznie akcję Białej Gwiazdy, ale jeszcze 14 sekund tej akcji. Chantel Lavender. I kolejny raz. Chantel Lavender nie trafia z pół dystansu. Jelena Skierowicz. Cały czas Jelena Skierowicz w indywidualnej akcji. Faulowana przez Paulinę Pawlak. Pierwszy faul Wisły Kampak w tej kwarcie. Przy 4 przewinieniach CCC Polkowice. Belinda Snell, Jelena Skierowicz. Belinda Snell, próba rzutu 3-punktowego. Nieskutecznie, ale zbierają Polkowiczanki. Dobrze, że teraz Valeria Musina nie wykorzystała okazji, ale piłka cały czas w posiadaniu CCC Polkowice. Magda Leciejewska, no obwód do Valerii Musiny. Musina wchodzi pod kosz i odgrywa do Skierowicz. Jelena Skierowicz z pół dystansu. Faulowana przy próbie rzutu. Będą 2 rzuty wolne dla Jeleny Skierowicz. A więc szansa na powiększenie przewagi mistrzyń Polski do 10 oczek. Jelena Skierowicz, pierwsza próba skuteczna. No i zobaczymy, jak spisze się popularna Skiera w drugim rzucie. Również celnie Jelena Skierowicz, a więc w tej chwili na tablicy wyników 20 do 10 dla CCC Polkowice. A do końca tej kwarty jeszcze 2 minuty i 18 sekund. Zane Tamane. Ładnie teraz obróciła się z piłką Zane Tamane i zdobywa 2 oczka dla Białej Gwiazdy. Jelena Skierowicz. Agnieszka Majewska. Valeria Musina. Świetnie teraz wyprowadziły na pozycję rzutową Jelenę Skierowicz koleżanki z Polkowic. No ale Skiera pomyliła się przy próbie rzutu 3-punktowego. I faulowała przed chwilą Belinda Snell, drugie przewinienie tej koszykarki w dzisiejszym spotkaniu. 5 faul zespołu CCC Polkowice w tej kwarcie. Będą rzuty wolne dla Białej Gwiazdy. Paulina Pawlak. Nie trafia Paula z linii rzutów wolnych. Ale teraz ma szansę na poprawkę. Paulina Pawlak. Również nieskutecznie. I piłkę uzyskują koszykarki CCC Polkowice. Paulina Misiek, która przed chwilą pojawiła się na parkiecie. Rozgrywała akcję swojego zespołu. Teraz Chanel McCarville. Valeria Musina. Musina. Koszykarki z Polkowic jeszcze 3 sekundy tej akcji mają. Paulina Misiek próbowała za 3 punkty.
Nie udało się, zbiera Szantę Lavender i Katarzyna Grężel. Paulina Pawlak teraz. Szantę Lavender, Katarzyna Grężel. Aj, niedobre teraz podanie Katarzyny Grężel do Szantę Lavender. I fauluje. A nie, zdaniem sędziów błąd kozłowania popełnia Paulina Misiek. Piłka dla Białej Gwiazdy. Katarzyna Grężel i Paulina Pawlak. Jeszcze minuta i 10 sekund tej kwarty. Ali Quigley. Szantę Lavender z pół dystansu. Niepilnowana była koszykarka Wisły, Kampak, ale nie udało się jej skutecznie zakończyć tego rzutu. Piłka ciągle w posiadaniu Wiślaczek. Ali Quigley. Szantę Lavender. Paulina Pawlak. Ali Quigley. Niedobre teraz podanie Ali Quigley. I fauluje. Amerykanka, mająca jeszcze węgierski paszport, a grająca w barwach Białej Gwiazdy, a więc Ali Quigley. Drugie przewinienie Ali w dzisiejszym meczu. I od razu zmiana. Na parkiecie pojawia się Daniel McCrea, Ali Quigley odpoczywa. 45 sekund zostało jeszcze koszkarkom obu drużyn w tej kwarcie. Jelena Skierowicz, Waleria Musina. Skierowicz. Dobrze teraz znalazła Jelena Skierowicz. Chanel McCarville, ale pomyliła się koszkarka CDC Polkowice, dobitka również nieskuteczna. I Wiślaczki, Paulina Pawlak. I jeszcze 13 sekund tej kwarty mają Wiślaczki. Paulina Pawlak. Indywidualnie nie trafia, ale zbiera Szantę Lavender i dwa oczka na koncie Białej Gwiazdy. A więc pierwsza kwarta zakończona wynikiem 14 do 20 na korzyść CCC Polkowice. Jak wspominałem wczoraj, w hali przy Rejmonta 22 według oficjalnych statystyk około 1200 osób. Nie pojawili się wczoraj kibice CCC Polkowice, ale zawitali oni na dzisiejsze spotkanie przy Rejmonta 22. Mówiło się, że około 50 osób z Polkowic dzisiaj będzie dopingowało swoją drużynę. No można powiedzieć na oko, że tyle właśnie jest. Wspominałem już, co wczoraj na konferencji prasowej powiedział trener Jacek Winnicki, co myślał o wczorajszym i dzisiejszym spotkaniu. A natomiast trener Stefan Świtek podkreślał wczoraj na konferencji prasowej, że pierwszy mecz rywalizacji o taką stawkę zawsze bywa dla koszykarek trudny. Podkreślał również to, że jego koszykarki w pierwszej połowie grały bardzo dobrze. No ale, jak mówił, w trzeciej kwarcie Wiślaczki popełniały zbyt dużo fauli, zbyt dużo błędów. No i liczył trener Białej Gwiazdy, że taka sytuacja nie powtórzy się w dzisiejszym spotkaniu. No jak na razie może nie faulują zbytnio Wiślaczki, ale brakuje troszkę tej skuteczności. Najskuteczniejszą Wiślaczką w wczorajszym spotkaniu była Justyna Żurowska. Żurcego, jak mówią na nią koleżanki z drużyny, zdobyła wczoraj 17 oczek. I za chwilę Waleria Musina rozpocznie drugą kwartę drugiego meczu finałów Tauron Basket Ligi Kobiet. Wisła Kampak 14, CCC Polkowice 20. Jelena Skierowicz. Odzyskuje piłkę Paulina Pawlak. I to Wiślaczki mogą zdobyć pierwsze punkty w tej kwarcie. Paulina Pawlak. Justyna Żurowska. Daniel McCrea.
walczyła tam pod koszem z wysokimi zawodniczkami CC Polkowice. Jeszcze Zanet Amane, poprawka nieskuteczna. Piłka przyznana Wiśle Kampak. Akcję rozpocznie Daniel McCray. W międzyczasie jeszcze Teja Oblak pojawia się na parkiecie. Paulina Pawlak. Paulina Pawlak. Dobrze teraz do Zane Tamane na obwód. Zane. Niestety dla Wiślaczek nieskutecznie. I piłka przechodzi w posiadanie CCC Polkowice. Chanel McCarville. Teja Oblak. Teja Oblak pokazuje teraz wariant, jaki będą rozgrywać mistrzynie Polski w ofensywie. Teja Oblak do Agnieszki Majewskiej. Teraz Valeria Musina. Niezwykle dynamiczna koszykarka. Widzieliśmy to już wczoraj. Ci z Państwa, którzy oglądali wczorajszą transmisję na Wisła TV, na pewno wiedzą już, jak groźną zawodniczką, jak dynamiczną, jak niebezpieczną dla Wiślaczek jest Valeria Musina. I ta koszkarka przed chwilą faulowana teraz będzie miała swoje dwie próby na linii rzutu wolnych. Pierwszy rzut nieskuteczny. No i zobaczymy, jak w drugiej próbie spisze się koszykarka z Polkowic. Druga próba skuteczna. Krystyna Owiniak, która tu również przed chwilą pojawi się na parkiecie. Zmieniła Paulinę Pawlak. Teraz rozgrywa akcję do gwiazdy. Daniel McCray. Żurowska do Daniel McCray. Dynamicznie koszykarka Wisły Kampak, ale nieskutecznie. I fauluje. Grająca z numerem 9. Zane Tamane. A więc piłkę mają koszykarki z Polkowic. Teja Oblak. Teja Oblak, a naprzeciwko niej Krystyna Owina. Valeria Musina teraz. Oj, nie wolno tak zostawiać Valerii Musiny w takiej dobrej, dogodnej sytuacji do oddania rzutu. No ale na szczęście dla Wiślaczek pomyliła się teraz koszykarka z Polkowic. Teraz Daniel McCray próbuje za 3 punkty i trafia. Odrabiają straty koszykarki Wisły Kampak. I od razu o czas prosi pan Jacek Winiński, szkoleniowiec drużyny CCC Polkowice. W tej chwili na tablicy wyników 17-21. Od razu, od początku drugiej kwarty wzięły się solidnie za odrobienie strat Wiślaczki. Jak na razie najskuteczniejsza wśród Wiślaczek jest grająca z numerem 14, Chantal Lavender, 6 oczek. No to nas nie dziwi, wspominałem, że Chantal Lavender jest najskuteczniejszą koszykarką Białej Gwiazdy na przekroju całego sezonu Basket Ligi Kobiet. Jak na razie kroku dorównuje jej grająca z numerem 7, Belinda Snell. Również 6 oczek ma na swoim koncie koszykarka z Polkowic. I Agnieszka Majewska rozpoczyna akcję mistrzyń Polski. Valeria Musina. Teja Oblak. Agnieszka Majewska. Magda Leciejewska, bardzo ładna teraz akcja zespołu CCC Polkowice. No, ta akcja naprawdę mogła się podobać wszystkim, a zwłaszcza fanom CCC Polkowice. Bardzo zdenerwowany tą sytuacją trener Stefan Switek, który teraz bardzo żywiołowo, jak zawsze zresztą, instruuje swoje podopieczne co do gry
w ofensywie. Próbowała przed chwilą za trzy Kristinowina nieskutecznie. Waleria Musina. Teja Oblak. Agnieszka Majewska. Agnieszka Majewska. Nieskutecznie, ale zbierają Polkowiczanki. Belinda Snell. Teja Oblak. Belinda Snell. Magda Leciejewska. No, dobrą okazję teraz do rzutu miała Magda Leciejewska. Ale nie wykorzystała jej. No i teraz Justyna Żurowska próbuje w rewanżu ze strony Białej Gwiazdy. Również nieskutecznie. Teja Oblak. Agnieszka Majewska do Walerii Musiny. Dynamicznie koszykarka z Polkowic schodzi pod kość. I blokowana przez Zanę Tamanę. Piłka cały czas w posiadaniu Polkowiczanek. Jeszcze 12 sekund. Tej akcji mają podopieczne Jacka Winnickiego. Teja Oblak. Belinda Snell, przepraszam, oczywiście. Zbiera Zanę Tamanę. I Daniel McCray. Cały czas Daniel McCray. No, wydawało się, że dobrze teraz. Dobrą akcję przeprowadziła Daniel McCray, no ale nie udało się koszykarce ze Stanów Zjednoczonych zakończyć tej akcji powodzeniem. Teja Oblak. I odzyskał piłkę Wiślaczki Kristina Owinia. Dwa oczka na koncie Białej Gwiazdy. W tej chwili na tablicy wyników 19-23. Cały czas prowadzą mistrzynie Polski z Polkowic. Belinda Snell. No tak, może to jest receptą na Polkowiczanki, to wyższe ustawienie w obronie. Od razu podejście pod rywalki. To, co widzieliśmy już w meczach drużyny Stefana Świtka nieraz. Agnieszka Majewska przed chwilą próbowała za trzy punkty. Daniel McCray. Faulowana przez grającą z numerem 5. Teja Oblak. No jak na razie, jeśli chodzi o statystyki w dzisiejszym spotkaniu, to widoczna jest przewaga mistrzów Polski w zbiórkach. 14-11 w tej chwili. No i punkty po szybkim ataku. Również drużyna z Polkowic lepsza. No ale Wiślaczki pomału odrabiają tą stratę. Niska skuteczność obu drużyn jak na razie w rzutach z gry. 38% Wiślaczki, 37%. CCC Polkowice. No jak na razie skuteczność na niskim poziomie, ale może w przeciągu całego spotkania się to zmieni. Teja Oblak. Magda Leciejewska próbuje za trzy i trafia. A więc przewaga CCC Polkowice urosła do 7 punktów. Agnieszka Schottheimer. Justyna Żurowska. Kristina Owinia. Zanę Tamanę przed chwilą nieskutecznie. I Polkowiczanki. Teja Oblak. Walczy z nią Kristina Owinia. Jeszcze 4 minuty i 6 sekund tej kwarty. Oj, łatwo teraz Teja Oblak zjodła Kristina Owinię. No i kończy tą akcję punktami reprezentantka klubu z Polkowic. Natychmiast reaguje trener Stefan Świtek, prosząc o czas. 19-28 w tej chwili na tablicy wyników.
No jak na razie konsekwentnie grają swoją koszykówkę mistrzynie Polski z Polkowic. Przed meczami finałowymi prezes klubu CCC Krzysztof Korsak mówił, że planem minimum w tym sezonie dla mistrzyń Polski był awans do finału zarówno Pucharu Polski, jak i mistrzostw Polski. No plan minimum koszykarki z Polkowic wykonały. No i zobaczymy teraz, czy coś ekstra w tym sezonie ugrają Polkowiczanki. I rozpoczynamy po czasie. Agnieszka Schottheimer i Krystyna Owinia. Jeszcze 3 minuty i 54 sekundy tej kwarty. Krystyna Owinia. Ali Quigley. Ali Quigley walczy z Magdaleną Skorek. Ali Quigley z pół dystansu nie trafia. Magdalena Ciejewska zbiera. Fauluje teraz grająca z numerem 11 Agnieszka Schottheimer. Trzeci faul Wisły Kampak w tej kwarcie. Pierwszy faul Agnieszki w tym spotkaniu. I Belinda Snell. Teja Oblak. Ali Quigley z pół dystansu. Myli się koszykarka grająca z Białą Gwiazdą na piersi. Ale cały czas Wiślaczki. Krystyna Owinia. Cały czas Hiszpanka. Niedobre teraz podanie Krystyny Owini. Musiała faulować. Ali Quigley. No i kończy się to przewinieniem. Technicznie będą 2 rzuty. Wolne dla mistrzyń Polski z Polkowic i dodatkowo piłka również dla zespołu z Polkowic z linii bocznej. Magda Skorek zdobywa 2 punkty dla swojego zespołu. No i piłkę do gry wprowadzi Belinda Snell. Teja Oblak. Już 11 punktów przewagi w tej chwili. Mistrzyni Polski z Polkowic nad wicemistrzyniami z Krakowa. Magdalena Skorek. No, przerzuciła teraz cały parkiet, całe boisko. Ex-Wiślaczka. Krystyna Owinia. No, udało się. Obyło się bez straty piłki przez Wiślaczki, ale teraz odgwizdane przewinienie Szantę Lavender. No i nic z tej akcji krakowianek nie wyszło. Ali Quigley siada na ławce rezerwowych. Daniel McRae na parkiecie. Teja Oblak. Belinda Snell i przy niej Agnieszka Schottheimer. Chanel McCarville, no ładnie teraz obróciła się koszykarka z Polkowic. Uciekła troszkę tam Chantel Lavender, ale próba rzutu nieskuteczna. Krystyna Owinia. Justyna Żurowska. Agnieszka Schottheimer. Daniel McRae walczy tam z Polkowiczynkami. Teraz Justyna Żurowska, dobra pozycja do rzutu. Nie trafia. Nie trafia koszykarka Białej Gwiazdy. I piłka w posiadaniu Polkowiczanek. Teja Oblak. Odgwizdany tam faul na zasłonie Chanel McCarville. A więc Wiślaczki rozpoczną teraz swoją akcję.
No i jeśli podopieczne trenera Stefana Switka myślą o wygraniu dzisiejszego spotkania, to już powoli muszą zabierać się za odrabianie strat. Krystyna Owinia. Krystyna Żurowska. Chantal Lavender teraz było blisko straty. Piłki na ale cały czas mają ją w posiadaniu Wiślaczki. Nie trafia teraz półdystansu Agnieszka Schottheimer. Jeszcze walczą Wiślaczki. No ale Chantal Lavender nie utrzymała tej piłki w parkiecie. Magdalena Leciejewska rozpocznie akcję swojego zespołu, a więc mistrzyń Polski z Polkowic. Magdalena Skorek. Teja Oblak. Teja Oblak. Magda Leciejewska próbowała za trzy. Nieskutecznie, ale zbiera Chanel McCarville. No teraz. Błąd przy stoliku sędziowskim. Sędziowie, zegar zasygnalizował sędziom przekroczenie czasu 24 sekund, ale to było po zbiórce. Zaraz zobaczymy, jak zakwalifikują to arbitrzy dzisiejszego spotkania. Zapewne przyznadzą piłkę Wiśmierz Polkowic i 24 sekundy na akcję dostaną Polkowiczanki. Wisła Kampak 19, CCC Polkowice 30. Jak na razie lepsze podopieczne trenera Jacka Winnickiego. Jak zawsze bardzo, bardzo żywiołowo na czasie tłumaczy coś swoim podopiecznym trener Stefan Switek. No i zobaczymy, jak to małe nieporozumienie, jeśli chodzi o obsługę zegara, rozwiążą arbitrzy dzisiejszego meczu. Tak jak mówiłem, piłka dla CCC Polkowice i 24 sekundy na akcję. Jelena Skierowicz. A do końca tej kwarty jeszcze 52 sekundy. Teja. Belinda Snell, oczywiście. Belinda Snell próbuje za trzy. Nieskutecznie zbiera Krystyna Owinia. Szybko teraz grają Wiślaczki. Krystyna Owinia. Indywidualnie, dynamicznie wchodzi pod kosz, faulowana. Koszykarka z Hiszpanii grająca w Wiśle Kampak Kraków i będą dwa rzuty wolne. A więc szansa na zmniejszenie strat do CCC do 9 punktów. Krystyna Owinia. Na razie nie myli się Hiszpanka. Zobaczymy, jak będzie przy drugiej próbie. Nieskutecznie koszykarka Białej Gwiazdy i szybko wyprowadzają swoją akcję. Koszykarki z Polkowic, ale odgwizdany błąd techniczny, błąd kroków. Magdalenie Skorek. No teraz taki dość prosty błąd popełniła ex-Wiślaczka, grająca obecnie w CCC Polkowice. No i dzięki temu koszykarki Białej Gwiazdy mają jeszcze czas na zmniejszenie strat do mistrzyni Polski. Nie trafia Justyna Żurowska z pół dystansu. Jeszcze 13 sekund tej kwarty i tej połowy jednocześnie. Czas upływa. Jelena Skierowicz. Do końca będą grały Polkowiczanki. Aby nie dać szansę Wiślaczkom na kontrę, Belinda Snell próbuje za trzy. Nieskutecznie. A więc pierwsza połowa kończy się prowadzeniem mistrzyni Polski z Polkowic 30 do 20. A więc można powiedzieć, że jak na razie lustrzane odbicie wczorajszego spotkania, wczoraj do przerwy było 31 do 16 dla Wiślaczek. Dzisiaj to Polkowiczanki
mają dość znaczne prowadzenie nad najlepszym zespołem rundy zasadniczej, a więc Wisłą Kampa Kraków. A my na parkiet hali przy Reymonta 22 wrócimy za kilka minut. Po przerwie zapraszam na abyście pozostali i cały czas przyjdzie na we'll be right back.
I wracamy powoli na parkiet hali przy Raymonta 22. Jak na razie po pierwszej połowie drugiego meczu finałowego Tauron Basket Ligi Kobiet Wisła Kampa Kraków przegrywa u siebie na Raymonta z zespołem CCC Polkowice 20-30. Na ekranach widzicie Państwo właśnie Państwo statystyki tego spotkania. A obydwaj szkoleniowcy jeszcze udzielają ostatnich wskazówek swoim zespołom. No i zobaczymy, jak ta rywalizacja dwóch najlepszych zespołów koszykarskich w tym sezonie Basket Ligi Kobiet będzie toczyła się w trzeciej i czwartej kwarcie. Jak na razie w zdecydowanie lepszej sytuacji grające dzisiaj w czarnych koszulkach z pomarańczowymi akcentami mistrzynie Polski z Polkowic. Jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie przed chwileczką statystyki, no to rzuca się w oczy przede wszystkim bardzo, bardzo niska skuteczność obu zespołów. Jeśli chodzi o rzuty z gry, to jest zaledwie 30% u wicemistrzyni Polski podopiecznych Stefana Switka w stosunku do 36,7% CCC Polkowice. No jeśli chodzi o rzuty wolne, to tylko jeden rzut wolny na cztery możliwe wykorzystany. Jeśli chodzi o zespół Wisły Kampa Kraków, 5-6 wykorzystały Polkowiczanki. W zbiórkach jak na razie lepsze również mistrzynie Polski 21. Zbiórek przy 16 Wisły Kampa Kraków. I rozpoczęliśmy druga połowa drugiego meczu finałowego Tauron Basket Ligi Kobiet. Agnieszka Schottheimer. Krystyna Żurowska, Krystyna Owinia, Chantel Lavender. No i tym sposobem oprócz Ali Quigley wymieniłem wszystkie koszykarki, które wyszły w pierwszej piątce na drugą połowę, jeśli chodzi o wicemistrzynię Polski. Natomiast w zespole CCC Polkowice Magdalena Skorek, Jelena Skierowicz, Chanel McCarville, Magdalena Ciejewska i Belinda Snell, a przed chwilą Ali Quigley. Skutecznie dwa oczka na koncie Białej Gwiazdy. Magda Leciewska i Jelena Skierowicz. Trzy ekswiślaczki w pierwszej piątce. Mistrzyń Polski w zespole CCC. No teraz musiała rzucać Belinda Snell. Kończył się czas 24 sekund. Nieskutecznie i wiślaczki. Krystyna Owinia dynamicznie, szybko, ale nie zdecydowała się na wejście pod kosz. Justyna Żurowska, Agnieszka Schottheimer. Niecelnie teraz wiślaczka i kontra CCC Polkowice. Magdalena Skorek. Jelena Skierowicz i przy niej Justyna Żurowska. Skierowicz do Magdy Leciejewskiej. Magdalena Skorek zupełnie niepilnowana, jeśli chodzi o linię rzutów, za trzy, no i wykorzystuje to ekswiślaczka. Krystyna Owinia. Agnieszka Schottheimer. No jak na razie niezbyt klei się tak dzisiaj gra wiślaczką. W poprzednich meczach często używaliśmy na antenie Wisła TV stwierdzenia dobrze funkcjonująca krakowska maszynka. No, jak na razie, jeśli chodzi o ten mecz, to trybiki tej maszynki coś nie działają tak, jak powinny. Belinda Snell. Chanel McCarville. Chanel McCarville. I zdobywa dwa punkty koszykarka z Polkowic. Przewaga w tej chwili to 13 oczek na korzyść CCC Polkowice. Justyna Żurowska. Chantel Lavender. No teraz bardzo efektownie Chantel Lavender. W nieco ekwilibrystyczny sposób, ale poradziła sobie z rywalkami. Tam sugerowała jeszcze sędziom, że była faulowana, odpychana podczas rzutu. No ale sędziowie nic takiego nie widzieli. No teraz trener Stefan Switek bardzo żywiołowo również jednemu z arbitrów dzisiejszego spotkania
Myślę, że tą samą sytuację próbował wytłumaczyć po swojemu. Odzyskują piłkę Wiślaczki. Kristinowinia. Szybko Kristinowinia. Faulowana przez Magdalenę Skorek. Pierwszy faul Magdaleny w dzisiejszym spotkaniu. I pierwszy faul zespołu CCC Polkowice w tej kwarcie. Justyna Żurowska, Kristinowinia. Kristinowinia. Teraz zagranie piłki nogą jednej z polkowiczanek. Piłka cały czas w posiadaniu Białej Gwiazdy. Agnieszka Schottheimer. Ali Quigley. Ali Quigley teraz na dobrej pozycji. Do wykonania rzutu, no coś tam nie udało się Amerykańce. Posiadającej także węgierski paszport. I piłka w posiadaniu CCC Polkowice. Jelena Skierowicz. Magdalena Skorek. No i teraz uniemożliwiła Chantal Lavender dojście do piłki z Chanel McCarville. Ale cały czas CCC Polkowice. Jelena Skierowicz. Chanel McCarville. Kristinowinia teraz buduje akcję. Wisły Kampa Kraków. Lavender. Walczy pod koszem z Chanel McCarville. No i lepsza okazała się Wiślaczka. 26 Wisła Kampak, 35 CCC Polkowice, a do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania jeszcze 5 minut i 53 sekundy. Magdalena Skorek. Chanel McCarville. Magda Leciejewska walczy z Justyną Żurowską. I sędziowie widzieli błąd kroków Magdaleny Leciejewskiej. A więc piłka dla Wiślaczek. W międzyczasie zmiany w zespole CCC Polkowice. Na parkiecie pojawiły się Waleria Musina, Agnieszka Majewska. Agnieszka Schottheimer. Chantal Lavender. Walczy teraz z Agnieszką Majewską. Nieskutecznie Amerykanka grająca dla Wisły. I kontra CCC. Skierowicz mija Agnieszkę Schottheimer, odgrywa jeszcze piłkę do Walerii Musiny, ale niezbyt niedokładne było to zagranie Jeleny Skierowicz. Kristina Owinia. Chantal Lavender. Ali Quigley. No coś dzisiaj również nie kleje się gra Ali Quigley. Wiślaczka do tej pory zaledwie 2 punkty. A to jedna z najskuteczniejszych koszykarek Wisły Kampak w tym sezonie. Ali Quigley jest dokładnie tuż za Chantal Lavender ze średnią 14 punktów na mecz. A dzisiaj po pierwszej połowie tylko 2 oczka. I zmiana wspomniana przeze mnie, Ali Quigley opuszcza parkiet. Trener Stefan Switek stwierdził, że teraz bardziej na parkiecie potrzebne jest Daniel McRae. Skierowicz. Magdalena Leciejewska. Skierowicz, zupełnie niepilnowana. Na szczęście dla Wiślaczek nie wykorzystuje tej sytuacji, ale cały czas piłkę mają polkowiczanki. Skierowicz do Musiny. I Waleria Musina teraz. No udało się odzyskać tą piłkę Wiślaczkom. Kristina Owinia. Chantal Lavender z pół dystansu. Przestrzeliła Amerykanka. Jelena Skierowicz. Cały czas Jelena Skierowicz. Dobrze teraz odgrywa do Agnieszki Majewskiej. Ale myli się.
reprezentantka CCC. I teraz Justyna Żurowska. Owinia do Daniel McRae. Tam pokazuje jakiś kaszotkiem, żeby uspokoić trochę grę. Justyna Żurowska. Kolejna niecelna próba. Puszkarki Wisły Kampak i już Paulina Pawlak przygotowana do zmiany. Razem z Zanet Amanet. Trener Stefan Switek błyskawicznie reaguje na wydarzenia na parkiecie. Waleria Musnia teraz z pół dystansu nie trafia. Zbiera Żurowska. Kristina Owinia. Owinia. Daniel McRae. Chantel Lavender. Chantel Lavender. Udało się teraz Wiślaczce zdobyć punkty. I w tej chwili 37 oczek mają Pulkowice. 28 punktów na swoim koncie zgromadziły Wiślaczki. Jelena Skierowicz. Waleria Musina. Walczy z nią tam Agnieszka Schottheimer. A odgwizdane przewinienie właśnie reprezentantce Polski. I zmiany w Wiśle Kampak. Justyna Żurowska, Kristina Owinia siadają. Paulina Pawlak, Zanet Amane na parkiet. No i jeszcze siada Agnieszka Schottheimer, Katarzyna Krężel. W jej miejsce melduje się na parkiecie. A przed szansą zdobycia punktów na linii rzutów wolnych Waleria Musina. Pierwsza próba skuteczna. I kolejna szansa na punkty dla CCC. Szansa wykorzystana. Paulina Pawlak. Katarzyna Krężel. Zanet Amane. Paulina Pawlak. Chantel Lavender. Walczy teraz z dwoma koszkarkami CCC Polkowice. No i tam zrobiło się miejsce dla Daniel McRae, ale ta nie wykorzystuje tej sytuacji. I piłka przyznana mistrzynią Polski. Jak na razie na pewno wszystko układa się po myśli trenera Jacka Winnickiego. Waleria Musina. Cały czas Rosjanka grająca w barwach CCC Polkowice utrzymuje się przy piłce. Teraz Jelena Skierowicz. No taki troszkę wymuszony rzut Skierowicz, ale jeszcze zbierają Polkowiczanki. Dwukrotnie Belinda Snell. Cały czas CCC przy piłce. Po jednym faulu mają oba zespoły w tej kwarcie. Agnieszka Majewska nie zdecydowała się na rzut. Jeszcze 6 sekund tej akcji. Belinda Snell. Nie trafia. Ale znowu Polkowiczanki lepsze w tej walce o piłce. Po raz kolejny. Jakieś problemy tutaj z tym zegarem odmierzającym. Czas 24 sekund, kolejne 24 sekundy dla CCC Polkowice. Belinda Snell dobrze odgrywa do Magdaleny Ciewskiej, ale ta jest blokowana przez Chantel Lavender i Zanet Amane, ale po raz kolejny nie wykorzystują tego Wiślaczki. Zły, zły, bardzo zły teraz fragment meczu w wykonaniu podopiecznych Stefana Switka. 11 punktów przewagi CCC Polkowice. Ale poślizgnęła się teraz Waleria Musina, piłka dla Wisły Kampak. 54 sekundy zostało jeszcze w tej kwarcie Wiślaczkom na zmniejszenie co strat do mistrzyń Polski. Paulina Pawrak rozgrywa akcję zespołu spod Wawelu. Katarzyna Krężel. Zanet Amane w tej chwili przy piłce do Chantel Lavender. Chantel Lavender odwraca się i zdobywa punkty. No jak na razie Chantel Lavender na swoim poziomie. A do końca tej kwarty jeszcze 20 sekund. Belinda Snell.
Troszkę za daleko od niej była Daniel McRae i od razu wykorzystuje to Belinda Snell. 12 punktów przewagi CCC Polkowice. Paulina Pawlak faulowana. Jeszcze 4,5 sekundy mają Wiślaczki na zakończenie trzeciej kwarty jakąś skuteczną akcją. Zmiana w CCC. Jelena Skierowicz na ławkę rezerwowych, Teja Oblak na parkiet. I Katarzyna Krężel rozpocznie. Jeszcze 4,5 sekundy. No mogą sobie pozwolić na faulowanie koszykarki z CCC i to właśnie robią. To jest dopiero trzecie przewinienie zespołowe zespołu z Polkowic. A czas upływa Wiślaczką nieubłaganie. Jeszcze 3 sekundy, 3,3 sekundy dokładnie przed podopiecznymi Stefana Switka. Daniel McRae. To Chantel Lavender. Szansa teraz na punkty. Poprawka z Anetem, ale nieskuteczna. Szkoda, szkoda tej akcji Wiślaczek. Na sam koniec trzeciej kwarty można było nieco zmniejszyć tą przewagę CCC Polkowice, ale póki co po trzech odsłonach tego meczu lepsze mistrzynie Polski, podopieczne trenera Jacka Winnickiego zgromadziły na swoim koncie 42 punkty przy 30 oczkach Wiślaczek. A więc ta kwarta wygrana przez Polkowiczanki 12-10. Jeszcze nieco powiększyły swoją przewagę nad Białą Gwiazdą koszykarki z Polkowic. No ale przed nami jeszcze ostatnie, być może ostatnie 10 minut, a może jeszcze koszykarki obu zespołu zafundują nam tutaj dogrywkę. To zobaczymy. W każdym razie 10 minut nadziei przed podopiecznymi trenera Stefana Sitka, który teraz stara się wytłumaczyć swoim koszkarkom, jak mają rozegrać te ostatnie 10 minut. Tam przede wszystkim chyba akcje w ofensywie, bo ta ofensywa kuleje, jeśli chodzi o Białą Gwiazdę. Skuteczność cały czas średnia, jeśli chodzi o Białą Gwiazdę, jeśli, żeby nie powiedzieć, że fatalna. Wspominałem, że dla prezesa zespołu CCC, pana Krzysztofa Korsaka, celem minimum był awans do finałów, ale prezes CCC podkreślał również, że jego drużyna nie jest bez szans w potyczce z Białą Gwiazdą, w potyczkach z Białą Gwiazdą. No i uważa, że jest realna szansa, aby Mistrzostwo Polski pozostało w Polkowicach. No jak widać, to spotkanie zdaje się potwierdzać słowa pana prezesa Korsaka. Natomiast prezes zespołu Wisły Kampak, prezes Towarzystwa Sportowego Wisła, pan Ludwik Mięta-Mikołajewicz, właśnie wspominał o tym, żeby zapomnieć o tym poprzednich meczach CCC Polkowice, o tych meczach z rundy zasadniczej, o tym meczu finałowym Pucharu Polski, że teraz wszystko toczy się od nowa. Podkreślałem to wczoraj, że tak nastawione są koszykarki obu zespołów, że to, co było wcześniej, już się nie liczy. Jak podkreślał prezes PS Wisły, bardzo, bardzo koszykarki Białej Gwiazdy liczą na pomoc kibiców. No i tą pomoc dzisiaj na pewno, jeśli chodzi o doping, otrzymują. Paulina Pawlak. Katarzyna Krężel. Zaneta Mane. Dwa oczka dla Białej Gwiazdy. 10 punktów przewagi CCC Polkowice. Valeria Musina. Ostro tam walczy. Grająca z numerem 5 Teja Oblak z Pauliną Pawlak. Piłka cały czas w posiadaniu CCC Polkowice. Jeszcze 15 sekund mają na zakończenie tej akcji rzutem Polkowiczanki. Teja Oblak i Paulina Pawlak. Bardzo agresywnie, bardzo blisko Teja Oblak, Wiślaczka. Ale teraz Valeria Musina, pozostawiona bez opieki, nie zdecydowała się Rosjanka na rzut, ale zrobiła to Teja Oblak. 3 punkty
Kolejne na koncie CCC Polkowice, no i coraz trudniejsza sytuacja Białej Gwiazdy. Ali Kwigli. Paulina Pawlak. Chantel Lavender. Faulowana. Chantel Lavender. A więc na linii rzutów wolnych stanie Amerykanka. No i te rzuty wolne muszą Wiślaczki wykorzystywać, muszą każdą okazję wykorzystywać, jeśli chcą zmniejszyć przewagę CCC Polkowice. Jak na razie ta skuteczność była 25%, jeśli chodzi o linię rzutów wolnych. No teraz będzie nieco lepsza, na 6 prób 3 celne, więc skuteczność wzrasta do 50%, ale to cały czas za mało, bardzo niski procent skuteczności, jeśli chodzi o rzuty z gry. Jeśli chodzi o Wisłę Kampak, jak i CCC Polkowice, nie jest to dzisiaj rewelacyjne widowisko pod względem ofensywnym, chociaż teraz robią co mogą polkowieczanki, aby te statystyki poprawić. Tej Oblak po raz kolejny. I w tej chwili na tablicy wyników 34 do 47. Oczywiście na korzyść mistrzyni Polski z Polkowic. Chantel Lavender. Faulowana. Trzecie przewinienie w tej kwarcie. Mają już na swoim koncie. Podopieczny trenera Jacka Winnickiego. Dwa rzuty wolne Chantel Lavender, a więc szansa na kolejne dwa oczka dla Białej Gwiazdy i dwa oczka mniej straty do mistrzyni Polski. Pierwsza próba udana. No i jeszcze jeden rzut przed Chantel Lavender. Skutecznie Amerykanka. Wyżej od razu podeszły Wiślaczki. Z wysokim pressingiem. No, stwarza to sytuację do kontry dla CCC Polkowice. Ale nie wykorzystały tej okazji polkowieczanki i teraz będą grały atak pozycyjny. Blisko, mocno walczy tam Paulina Pawrak z tym Oblak. Teraz wolna Magda Lejczewska. Zostawiona praktycznie bez opieki. Dobrze tam była blokowana przez jedną z polkowieczanek, Chantel Lavender. No ale nie wykorzystały tej sytuacji. Katarzyna Krężel wchodzi pod kosz. Odgrywa nowo do Ali Quigley oczywiście. Zaneta Mane. Blokowana przez Agnieszkę Majewską. Kontra polkowiczanek, Magda Leciejska, pewne dwa punkty dla CCC Polkowice. I o czas prosi trener Stefan Świtek. No tak, tutaj już nie ma na co czekać w tej chwili. To jest 13 punktów przewagi, a do zakończenia tego spotkania, jeśli chodzi o regulaminowy czas gry oczywiście, jeśli chodzi o czas gry w czwartej kwarcie, 7 minut i 20 sekund. Jak dobrze wiemy, Wiślaczki miały dużo czasu na odpoczynek, dużo czasu na regenerację, po leczeniu jakichś drobnych kontuzji po meczach półfinałowych. Tą rywalizację z Energo Torun Wiślaczki rozstrzygnęły w trzech meczach. Dłużej męczyły się polkowiczanki, bo dopiero po pięciu spotkaniach okazały się lepsze od Artego Bydgoszcz. No ale jak podkreślał wspomniany przeze mnie prezes TS Wisły, Ludwik Mięta Mikołajewicz, niekoniecznie musi to działać na korzyść Wiślaczek, stwierdził mianowicie pan Ludwik, że polkowiczanki cały czas utrzymywały rytm meczowy i to mogło działać niespodziewanie na korzyść podopiecznych trenera Jacka Winnickiego. Wartym podkreślenia jest również fakt, że dzisiaj na trybunach hali przy Raymonda 22 obecny jest po raz pierwszy w historii, z tego co wiemy, z tego co się orientujemy, prezes firmy Kampak, a więc głównego sponsora Wisły, pan Phil Impkin. No i zobaczymy, czy obecność prezesa Kampaka przyniesie szczęście Wiślaczkom. Jak na razie muszą one o to szczęście jeszcze same powalczyć. Ali Quigley. Nie jest to dzisiaj mecz Ali Quigley. Zdecydowanie. Tylko dwa punkty. Chantel Lavender. Nie trafia Chantel Lavender, a Chantel Lavender ma w tej chwili na swoim koncie 18 oczek. No jedyna, która ciągnie do przodu grę Białej Gwiazdy. Pozostałe zawodniczki Wisły daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o zdobycz punktową. Druga z ilością 5 oczek jest grająca z numerem 5 Kristi Nowinia.
A nie można powiedzieć, żeby Krystyniowi ten mecz jakoś specjalnie dzisiaj wychodził. Ali Quigley. Z pół dystansu, celnie. A więc podwaja swój dorobek punktowy Ali Quigley. Ale to cały czas 11 punktów przewagi CCC. A upływający czas gry zdecydowanie działa na korzyść podopiecznych trenera Winnickiego. Teja Oblak, Magdalena Skorek, Justyna Żurowska przy niej. Magda Leciejewska, Teja Oblak i Daniel McRae tam przy niej. Przez ręce Daniel McRae rzuca. Teja Oblak zdobywa kolejne dwa punkty dla swojej drużyny. Paulina Pawlak. Ali Quigley. Gubi piłkę Ali Quigley. Polkowiczanki walczą. Nieodgwizdany faul zespołu Pauliny Pawlak. Tutaj teraz protestuje koszykarka Wisły, ale sędziowie są nieubłagani. Punkty zdobywa CCC Polkowice 53-38. 15 punktów przewagi aktualnych mistrzów Polski z Polkowic. Chantel Lavender nie trafia. No i teraz piłka. Sędziowie decydują o przyznaniu piłki. Z tego co widziałem, CCC Polkowice, ale chyba tutaj była po konsultacji arbitrów zmiana. Zaraz zobaczymy, jaką decyzję podjęli sędziowie. Wiślaczki rozpoczną. Daniel McRae. Chantel Lavender. No jak nie ona, to kto? Chantel Lavender. Walczyła teraz, ale nieskutecznie. Chantel Lavender. Ale piłka cały czas w posiadaniu Wisły Kampak. A do końca tej kwarty jeszcze 5 minut i 2 sekundy. Agnieszka Majewska pojawi się na parkiecie, zastępując Magdalenę Leciejewską. Justyna Żurowska, Paulina Pawlak, Ali Quigley, próbuje za trzy, nie trafia, nie udało się też zbiórka ofensywie Wiślaczkom i CCC. Jelena Skierowicz. Agnieszka Majewska, teraz po raz kolejny niepilnowana, zupełnie grająca z numerem 7, Belinda Snell. 3 punkty wędrują na konto CCC Polkowice i od razu o czas poprosił trener Stefan Switek. No ten mecz już całkowicie wymknął się pod kontroli Wiślaczkom. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Jeszcze 4,5 minuty do końca tej kwarty. No ale niewesoła sytuacja, jeśli chodzi o Wisłę Kampak. 18 punktów przewagi mistrzyń Polski. No dzisiaj przede wszystkim szwankuje skuteczność. Zdecydowanie to jest ta największa bolączka. Nie kończą swoich akcji krakowianki. Nie zdobywają punktów po rzutach z gry. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, były zaledwie 3 próby. Jeśli chodzi o rzuty 3-punktowe w zespole Wisły Kampak, no to też pokazuje, jak męczą się dzisiaj Wiślaczki. Czas do końca, więc Wiślaczki rozpoczynają akcję ofensywną. No i zobaczymy, czy rozpoczynają odrabianie strat. Czasu zostało już bardzo, bardzo niewiele, ale w koszykówce każda przewaga jest do zniwelowania. Justyna Żurowska. Jelena Skierowicz.
Kierowicz, tam pomaga jej Agnieszka Majewska. Świetna teraz akcja, niewykorzystana przez popularną Maję. Przewiniła przed chwilą Daniel McRae. A więc piłka cały czas w posiadaniu CCC Polkowice. Był to pierwszy faul Wisły Kampak w tej kwarcie przy trzech przewiniach CCC Polkowice. Belinda Snell po raz kolejny próbuje za trzy i po raz kolejny trafia. Niesamowicie teraz gra Belinda Snell. Fantastyczna seria rzutowa koszykarki CCC Polkowice. Jelena Skierowicz, to Chanel McCarville, piłka CCC Polkowice. Belinda Snell, no bohaterka tych ostatnich akcji, ale teraz odczytała jej intencję Justyna Żurowska. Niestety dla Krakowianek nie udało się przejąć piłki. Belinda Snell. Agnieszka Majewska. Faulowana przez Justynę Żurowską. Ale to dopiero pierwszy faul. Żur cegły, jak nazywają Justynę koleżanki w tym spotkaniu. Belinda Snell. Magdalena Skorek, no dobra, teraz była okazja dla CCC Polkowice. Walczyła tam mocno o piłkę Chanel McCarville. No teraz pomyliła się Belinda Snell, ale była to próba bardzo, bardzo wymuszona. Kristi Nowinia indywidualnie odgrywa do Katarzyny Krężel. Katarzyna Krężel próbowała za trzy, nieskutecznie. Zbierają Polkowiczanki. A czas upływa. Jelena Skierowicz, 19 punktów przewagi CCC Polkowice i 2 minuty 40 sekund do zakończenia czwartej kwarty. Daniel McRae teraz. Do końca muszą zagrać Wiślaczki, do końca ambitnie i do końca z wiarą o końcowy sukces. No i na pewno pomogłyby te celne rzuty 3-punktowe, ale teraz po raz kolejny z takiej próby nie trafia Kristina Owinia. Ale piłka cały czas w posiadaniu najlepszego zespołu po rundzie zasadniczej Basket Ligi Kobiet, a więc Wisły Kampak Kraków. I o czas poprosił przed chwilą arbitr dzisiejszego spotkania, trener Jacek Winnicki. No niewiele czasu zostało Wiślaczkom na drobnienie tej potężnej straty. Zobaczymy, co wymyśli teraz Stefan Swicek. Ale ciężko będzie Wiślaczkom odrobić taką stratę przy obecnej skuteczności rzutów z gry. No ale przenosząc pewne bardzo znane piłkarskie powiedzenie na parkiet koszykarski, dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. Zapewne nie takie akcje widzieliśmy już. Nie takie zmiany w sytuacji widzieliśmy już w koszykówce. Choć nie ukrywajmy, że 19 punktów na tym etapie meczu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo solidna zaliczka CCC Polkowice przed tymi 2 minutami i 26 sekundami, które pozostały do zakończenia czwartej kwarty. Owinia. Justyna Żurowska od razu z pół dystansu celnie. 2 punkty wędrują na konto Białej Gwiazdy. Ale to cały czas 17 oczek przewagi. Magdalena Skorek, Agnieszka Majewska, Lena Skierowicz. No oczywiście nie śpieszą się Polkowiczanki. Trzymały teraz piłkę Polkowiczanki na połowie Wisły Kampak. Chanel McCarville nieskutecznie zbiera Agnieszka Majewska. Blokowana piłka przyznana Wiślaczkom. Katarzyna Krężel, Kristina Owinia. Szybko Zane Tamane. Celnie z pół dystansu. Zmniejszają stratę Wiślaczki. Cały czas wysoko kryją, ale czas płynie.
Minuta 47 jeszcze do końca kwarty. Faulowana Magdalena Skorek. No chyba będą chciały się Wiślaczki jak najbliżej zbliżyć tej granicy 5 fauli, aby móc często faulować, dając jak najmniej czasu Polkowiczankom na rozegranie swoich akcji. Będą ryzykowały tymi rzutami wolnymi dla CCC, no ale nie mają już innego wyjścia. Choć nie fauluje teraz Krystyna Owinia. Cały czas długo rozgrywa akcję Elina Skierowicz. Teraz Chanel McCarville z pół dystansu. Zbierają Wiślaczki. Wisna Żurawska do spółki z Krystyną Owinią. Owinia z pół dystansu. Nie trafia Hiszpanka. Ale jeszcze wywalczyła piłkę. Katarzyna Krężel. Próba trzypunktowa. Nie trafia Katarzyna Krężel. Ale piłka cały czas w posiadaniu Wiślaczek. Katarzyna Krężel. Poprawka za trzy. Trafia! Wisła Kampak 47, Polkowice 59, 12 punktów. No niwelują, niwelują mozolnie Wiślaczki tą stratę do CCC Polkowice, ale to cały czas jeszcze 12 oczek, a nieco ponad minutę jeszcze będzie trwała ta kwarta. Magdalena Skorek, po 4 faule mają oba zespoły. Jelena Skierowicz. Jelena Skierowicz. Justyna Żurowska odzyskała piłkę. Musi to skończyć celnym rzutem. Żurcegła kończy i jeszcze jest faulowana. A więc szansa na akcję 2 plus 1. Dla Wiślaczek. No nic lepszego teraz nie mogło się przydarzyć. Wiślaczkom. Musi teraz wykorzystać ten rzut. Ten rzut wolny. Tą sytuację Justyna Żurowska, jeśli Wiślaczki marzą jeszcze o jakimś cudzie przy Reymonta. Justyna Żurowska celnie i o czas prosi trener Jacek Winnicki, trener CCC Polkowice. 9 punktów mają w zapasie mistrzynie Polski, a jeszcze 46 sekund do końca tego spotkania. Bardzo ciężko będzie Wiślaczkom odrobić te straty. Chyba nieco za późno zabrały się do odrabiania swoich strat. No ale zobaczymy. Tak jak wspominałem przed parę momentami, dopóki piłka, że wszystko się może zdarzyć. Ale byłaby to niesamowita, niesamowita sprawa, jeśli Wiślaczkom udało się doprowadzić chociażby do dogrywki. No łatwo to można przejść, że to są 3 celne rzuty za 3. A zwłaszcza w meczach CDC Polkowice, w ostatnich potyczkach CDC Polkowice, Krystyna Owinia ma dobrą rękę od tych rzutów za 3 punkty. Może ona, może Ali Quigley, której dzisiaj nie idzie, ledwie 4 punkty. Może właśnie Katarzyna Krężel. Zobaczymy. Przede wszystkim teraz Wiślaczki muszą szybko odzyskać piłkę, szybko muszą przejąć inicjatywę w swoje ręce. CCC, Magdalena Skorek. Agnieszka Majewska, Jelena Skierowicz. Magdalena Skorek odgrywa do Chanel McCarville i jest faulowana przez Zanę Tamanę. Chanel McCarville faulowana. Będą 2 rzuty wolne. Oba zespoły mają po 5 fauli. A więc każdy teraz faul będzie kończył się rzutami wolnymi, a do końca tej kwarty jeszcze 34,5 sekundy. Trafia Chanel McCarville. A więc 10 punktów przewagi. 60 oczek CCC Polkowice, 50 punktów Wisła Kampa. I już 61 punktów na koncie CCC Polkowice. Szybko teraz Wiślaczki rozgrywają. No, trzeba rzucać za 3. Justyna Żurowska, Zanę Tamanę faulowana. No to szansa na 2 punkty z linii rzutów wolnych. Zobaczymy, jak spisze się Zanę Tamanę. 25 sekund do końca czwartej kwarty i podłuje Zanę Tamanę przy pierwszej próbie na linii rzutu wolnych. Poprawka. Celnie.
Belinda Snell jak najdłużej będzie grała koszykarka z Polkowic. Jelena Skierowicz. Faulują Wiślaczki. Fauluje Zaneta Mamę, która przed chwilą wykonywała rzuty wolne. Trzecie przewinienie Zane w dzisiejszym spotkaniu. Do końca 16 sekund, 10 punktów przewagi na linii rzutów wolnych. Jelena Skierowicz, wszystko układa się na korzyść CCC Polkowice. No i wszystko wskazuje na to, że przewagę własnego parkietu w meczach finałowych Tauron Basket League Kobiet zyskają Polkowiczanki. Krystyna Owinia teraz. Cały czas Wiślaczki. Jakim cudem wpadła do kosza piłka po rzucie Daniel McRae. I Belinda Snell. Tutaj już nic złego dla Polkowiczanek nie może się stać. Jeszcze dwa punkty dokładają do swojej przewagi Polkowiczanki za sprawą Magdaleny Skorek. I to była ostatnia akcja tego spotkania w drugim meczu finałowym. Tauron Basket Ligi Kobiet. CCC Polkowice wygrywa z Wisłą Kampa Kraków 65-53. I tym samym podopieczne trenera Jacka Winnickiego są w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji. Kolejne dwa mecze odbędą się 23 i 24 kwietnia w Polkowicach. I wiemy już, że na pewno jeszcze przez dwa spotkania będzie trwała rywalizacja Wisły Kampak i CCC Polkowice. Zobaczymy, jak zaprezentują się w tych pojedynkach Wiślaczki. Wiślaczki, które teraz dziękują swoim kibicom za wsparcie w tym spotkaniu. My dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami w tej transmisji. Jednocześnie życzymy wszystkim z Państwa, od całej redakcji Wisła TV, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, Wielkiej Nocy. I mamy nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych transmisji na Wisła TV. Grzegorz Mlaszczyński, dziękuję Państwu bardzo i zapraszam jeszcze do obejrzenia powtórek najciekawszych akcji dzisiejszego spotkania.